podobno rewolucja w Afryce jest tak wielka technologiczna, że asfaltuje się całe pustynie. Przynajmniej taką plotkę głoszą spece z Hondy. Dlaczego? Dlatego, że swój terenowo-szosowy motocykl przerobili na typowo szosową maszynę. Zapraszam Was na test NT1100 Hondy NT1100. Kto płaci mało, temu na biało. Ja nazywam się Hubert, a to jest kanał Hubert Zabiera. Hubert Zabiera na warsztat. Tym razem na warsztat biorę, ale w plenerze, biorę Hondę NT1100, czyli najnowsze dziecko właśnie tej marki. Gdy pierwszy raz ujrzałem na żywo to cudo, właściwie na zdjęciach najpierw, a później na żywo, pomyślałem sobie, Boże, jakie to brzydkie. Bryła przestarzała, bryła coś nawiązująca do Versysa, który już istnieje kilka lat na rynku. Do tego technologia, która istnieje już też ładnych kilka lat, zapożyczona z Hondy. Po co oni to zrobili? Komu? I dlaczego? Te za małe koła. Gdzieś to wszystko jest zakłócona, ta linia tego motocykla dla mnie. Po czym za chwilę dowiedziałem się o tym, że w tym roku już tego motocykla kupić nie da rady. Mimo, że jest nowością, to wszystkie, które były dostępne, są wyprzedane. Teraz pytanie, kto w ciemno to kupił, po co i dlaczego? Musiałem to sprawdzić, dlatego zacząłem poszukiwania tego motocykla, żeby zrobić jego test. Motocykl do testu użyczyła wrocławska Honda, motocykle D&D. No to na szybko o parametrach tego motocykla. Silnik żywcem wyjęty z Afryki, włożony w żywcem wyjętą z Afryki ramę. I to wszystko ma, tak jak tam, 1084 dokładnie centymetry pojemności, 102 konie oraz generuje moment 104 Nm. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek, jednostka sprawdzona, doświadczona, raczej bez większych wad jak na chwilę obecną. Oczywiście rzędowa dwójka z wykorbieniem 270 stopni. Dzięki temu mamy efekt jak w V2. A nawiązując do V2, to Honda nawiązała tym modelem NT1100 zapewne do NTV-ki 700 i 650 poprzedniej, czyli do popularnej debilki. Debilki, jak tam chcecie, tak ją zwijcie. Motocykla, który jak dla mnie był równie brzydki jak ten, natomiast był bardzo, ale to bardzo funkcjonalny, a dzięki temu widlastemu silnikowi, tym widlastym cylindrom, i swojej bezawaryjności zdobył miliony serc użytkowników w całej Europie i na całym świecie. Motocykl, który ja otrzymałem do testu, to dodatkowo wyposażona opcja w jakże nie teraz popularną w Hondzie skrzynię biegów automatyczną DCT. Przez to nie mamy tutaj manetki sprzęgła oraz nóżki zmiany biegów. Szybko idzie się do tego przyzwyczaić, ja już doskonale znam to rozwiązanie z innych modeli Hondy. Z tej strony mamy cały układ sterowania automatycznego tą skrzynią. Jeżeli chodzi o ten automat, od niego może szybko zaczniemy. To jest identyczny jak w Afryce, przełączenia i jego tryby są też identyczne. Dla mnie jedynym słusznym rozwiązaniem jest tryb sportowy. I ten sportowy ma trzy odmiany. Ta trzecia nie nadaje się za bardzo do wolnych przejazdów w zabudowaniach. To też wolę tę drugą opcję, bo ona ma trzy poziomy, także sport na drugim poziomie jest jak najbardziej dla mnie akceptowalny. Na silniku będę się skupiał jak najmniej, bo jednostka jest znana i myślę, że już o niej wszystko zostało powiedziane. Tu absolutnie, jeżeli chodzi o ramę i silnik, nic się nie zmieniło, natomiast totalnie inne jest zawieszenie tego motocykla. Zawieszenie przednie i tylne zostało zmienione, oczywiście za samo zawieszenie odpowiada szoła i przód mamy tutaj 40 bodajże 5 mm amortyzator rurę, natomiast tylny jest centralny, tutaj centralny amortyzator ze sprężyną. Oczywiście i przód i tył można sobie wyregulować i to jest duża, duża zmiana względem motocykla Africa Twin. Przyznaję się bez bicia, ja nie jestem miłośnikiem Afryki właśnie przez to, że jest ona zbyt dla mnie kanapowata, zbyt miękka. Ja się czuję jak na takich
starych sprężynach Bonella, to się nazywało chyba w tych starych kanapach, tak, na sprężynach Bonella, jakbym jechał tym motocyklem. Natomiast tutaj, przez inne zawieszenie, które jest bardziej zestrojone drogowo, ten motocykl uważam, że dużo lepiej, dużo przyjemniej, przynajmniej dla mnie, się prowadzi. Jest też niesamowicie dobrze wyważony. 238 kg motocykla gotowego do jazdy. To wynik całkiem przyzwoity, jak na sprzęt turystyczny, obudowany kuframi, o których za chwilę opowiem, obudowany przednią masywną owiewką. Ale tej masy kompletnie nie czuć, nawet nie czuć jej na podczas jazdy tym motocyklem, podczas manewrów miejskich tym motocyklem. To jest wielka zaleta Hondy. Honda potrafi tak wyważyć swoje motocykle, że naprawdę one idealnie manewrują w mieście bądź na parkingu. Gdziekolwiek chcemy przestawić ten motocykl, to naprawdę idzie nam to bardzo lekko, kompletnie nie czuć tych jego kilogramów, tej jego masy, 238 kg. Szybko o kuferkach. Kufry są dwa, standardowe, czyli nie musimy kompletnie do nich dopłacać, jak to ma w przypadku Suzuki, Kawasaki, miejsce motocykli, z którymi raczej chciałbym zestawić ten właśnie motocykl, bo uważam, że ten Gran Turismo, który dzisiaj również ma premierę na naszej ziemi od Suzuki, czy Ninja 1000 SX, czy Versys nawet, to są wszystko modele, z którymi można śmiało zestawić tą szosówkę. Co za w ogóle czasy, że kiedyś przerabiało się szosowe motocykle na ADV, korzystało się z platform motocykli szosowych, by budować motocykle turystyczne. Dzisiaj natomiast z motocykli turystycznych postanowiono budować inne motocykle. I tutaj najpierw zbudowano Choppera, no bo wiadomo, Rebelka 1100 na tej bazie jest tworzona, a teraz mamy przedstawiciela trasy szosowej, przedstawiciela Gran Turismo. Wracając do dwóch naszych kufrów, Honda bardzo sprytnie podaje, że pojemność kufrów to 65 litrów. Tych, które nie są opcjonalne, czyli nie centralki, a dwóch kufrów bocznych. I oni oczywiście podają tą wartość po to, żeby było więcej, wyżej, lepiej. Natomiast każdy z tych kufrów ma inną pojemność. Jeden ma 32, drugi 33, co w sumie daje nam właśnie te 65 litrów. Co jeszcze ciekawe, zmierzyłem ten motocykl na szerokość. Dla mnie to jest dosyć ważne przy przepychaniu się w korkach miejskich, w jeździe miejską dżunglą oraz w różnych innych manewrach. I on ma niecały metr, bo według mnie ma około 90 cm szerokości wraz z zamontowanymi kuframi, co daje bardzo dobry wynik. Kanapa jest dużo twardsza niż w Afryce, przez to wygodna, trochę, dużo na niej jest miejsca, natomiast trochę jest dla mnie zbyt mocno pochylona do przodu, tak za bardzo uciekam w przód. Natomiast idzie się zapewne do tego przyzwyczaić, jak zrobię więcej kilometrów, na pewno się wypowiem na ten temat. Ale nie sądzę, żebym tam się zmęczył. Bardzo dobrze nogi są ułożone. Nogi dobrze zwisają w dół, pod fajnym kątem i to na pewno jest duża zaleta pozycji tego motocykla. Szyba przednia jest w tej chwili w pozycji numer 5, ponieważ jest regulowana. Mamy 5 możliwości regulacji. Sama szyba jest dosyć miękka. Przy prędkości około 160 na godzinę mamy już taką bardzo dużą wibrację od tej szyby. Natomiast cały czas dobrze ona chroni przed uderzającym nas powietrzem. Tak samo jak panel tej przedniej owiewki. On również, pomimo że może ten motocykl utracił trochę na lekkości względem zwłaszcza motocykla, który zaprezentowano nam na samym początku jako projekt, tam naprawdę te linie były tak ostre, lekkie, podniesione ku górze, zwłaszcza z tyłu. Tutaj ten panel został bardziej zabudowany, zapewne tunel aerodynamiczny powiedział swoje, zrobił swoje i w ten sposób otrzymaliśmy taki właśnie oto efekt końcowy. Motocykl seryjnie również wyposażony jest w centralną stopkę, co w turystyce niezmiernie się przydaje. Jak już jesteśmy tutaj nisko, to warto też zwrócić uwagę na układ hamulcowy. Układ hamulcowy z przodu, dwie mocne tarcze 321 mm od Nissina, tył to chyba 256 mm, również hamujący Nissinem. Powiem szczerze, że jestem zachwycony pracą tego układu. Motocykl hamuje rewelacyjnie. Oczywiście całość jest sprzężona z corneringiem zakrętowym od firmy Bosch. Bardzo ładne kierunkowskazy, funkcja włączania i wyłączania kierunkowskazów jest regulowana automatycznie po wykonanym manewrze
kierunkowskazy gasną. Również bardzo dobre turystyczne wyposażenie otrzymujemy w standardzie, ponieważ pomimo tego, że nie mamy centralnego kufra, to mamy jednak dwa boczne. Mamy też tempomat, jak widać tutaj. Oraz co jeszcze ma? Mamy jeszcze przecież grzane manetki. Także niczego nam tutaj nie zabraknie i to wszystko otrzymujemy w kwocie zakupu motocykla. Pytacie jeszcze może, co to jest, gdyby ktoś nie wiedział, miał pierwszy raz kontakt z motocyklami Hondy w automacie. Jest to hamulec ręczny, taki handbrake, niczym w stuncie. Służy on do tego, że mamy tutaj z tyłu dodatkowy zacisk hamulcowy. Z tej strony pokażę go. O, mały taki zacisk i on zatrzymuje nam i blokuje w tym miejscu. Bardzo agresywne oświetlenie LED. Będę jeździł tylko w dzień, także nie mam możliwości zapewne sprawdzenia, jak działa wieczorem. Może innym razem będzie taka okazja. W standardzie natomiast dostajemy stelaż pod kufer centralny i ten centralny kufer jest przymocowany tutaj. Co ciekawe, że jeżeli ktoś się na niego zdecyduje, to ma on 47 litrów i motocykl w tym momencie, ten kufer jest homologowany do jazdy z prędkością maksymalnie 130 na godzinę, czyli jeżeli będziemy jechać szybciej, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wyświetlacz oczywiście z funkcją komunikacji z naszym telefonem obsługuje zarówno Android system, tak samo i iPhone'owski układ. Zawieszenie tylne to typowy ProLink, długi aluminiowy wahacz, który bardzo dobrze wybiera i tłumi drgania na drodze. Naprawdę zawieszenie tego motocykla pozwala skorzystać z możliwości, których nie dawała Afryka i to mi się podoba, dlatego dużo bardziej podoba mi się ten motocykl, wprawdzie nie fizycznie, ale pod kątem technicznym, pod kątem jazdy, niż jego protoplasta, czyli tak naprawdę Afryka. I co jeszcze ma rewelacyjnego? Układ wydechowy, świetnie brzmiący układ wydechowy. Na pokładzie mamy też do dyspozycji w standardzie oczywiście gniazdo do zapalniczki oraz tutaj mamy dodatkowe gniazda, dwa na Bluetootha. Także wszystko, co jest niezbędne do turystyki w tym motocyklu, mamy w standardzie. Skrzydełka, oczywiście to wszystko to aerodynamika. Ja nazywam się Hubert, a to jest kanał Hubert Zabiera. Hubert zabrał dzisiaj na warsztat Hondę NT1100. Dosyć szybka akcja, ale mam nadzieję, że taki test też Wam się spodoba. No, odpowiedź jeszcze na koniec na pytanie, dla kogo to jest motocykl. Ja uważam, że to jest motocykl dla wszystkich tych, których zawiodła Afryka pod pewnymi względami, pod kątem turystyki drogowej, autostradowej. Afryka ma swoje minusy. Każdy motocykl typu ADV ma swoje minusy. Właśnie w takiej turystyce. I tutaj to wszystko wzięto, technologię Afryki, jej plusy, zalety, dołożono jej możliwości drogowe i powstał nam ten właśnie oto motocykl. Jak widać, jest zapotrzebowanie na tego typu sprzęty. Mamy Suzuki nowe GT, o którym już wspominałem, mamy Kawasaki, Ninja i bardzo blisko tego motocykla mamy również Versysa, który nawet bryłowo, jak na wstępie wspomniałem, jest podobny. Także jest zapotrzebowanie na takie motocykle. One cały czas będą, powstają. A co ciekawe, że teraz właśnie z tych SUV-ów motoryzacyjnych, z tych motocyklowych ADV-ów zaczynają przetwarzać je w motocykle drogowe. Jeżeli Wam się podobało, to wiadomo, co robimy. Subskrybujemy, zostawiamy łapkę. Dzięki temu będę wiedział, że podobał Wam się ten materiał, jest to dla mnie zachęta też do dalszej pracy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!